Wyjeżdżasz na weekend za miasto. Szczęściarz z ciebie. Po powrocie okazuje się, że nie ma prądu. Kiedy go wyłączyli? Czy jedzenie w zamrażarce wciąż jest dobre? Czy może powinieneś je wyrzucić? Mam dla ciebie prosty trik. Zanim wyjedziesz z domu, napełnij szklankę wodą i włóż ją do zamrażarki. Kiedy woda zamarznie, połóż na niej monetę. Jeśli po twoim powrocie moneta będzie leżała na dnie szklanki, lepiej wyrzuć całą żywność ze zamrażarki. Jest to znak, że prądu nie było na tyle długo, że jedzenie się rozpuściło i rozmroziło. Jeżeli moneta leży na lodzie wypełniającym szklankę, możesz być pewny, że nie było problemów z prądem, a twoje zapasy są przydatne do spożycia. Oczywiście to zależy też od tego, jak długo już je tam trzymasz. Gdy moneta jest w połowie szklanki, to prądu nie było na tyle krótko, że większość produktów zapewne wciąż jest świeża. Jeśli masz wątpliwości, lepiej je wyrzuć, bo nie warto ryzykować zdrowia. Jak długo można trzymać jedzenie w zamrażarce? Zależy, o jakich artykułach mowa. Czy jest to ryba, kurczak, wołowina, a może warzywa? Zamrożone owoce mogą leżeć w niej zapewne do kolejnej dekady. Nie polecałbym tego jednak. Możesz je zjeść teraz, skoro już przeglądamy twoją zamrażarkę. Wiele zależy też od wielkości zamrażarki i temperatury, jaka w niej panuje. Jeśli nie jesteś pewien, będziemy trzymać się średnich. Według oficjalnych danych dotyczących bezpieczeństwa żywności, jeśli twoja zamrażarka ustawiona jest na minus 17 stopni Celsjusza lub mniej, bekon i kiełbaski przetrwają w niej od miesiąca do dwóch. To samo dotyczy szynki. Mięso do hamburgera i mielone mięso drobiowe wytrzymują w takich warunkach 3-4 miesiące. Świeżą wołowinę, cielęcinę, jagnięcinę i wieprzowinę możesz trzymać od 4 do 12 miesięcy. Dokładny termin przydatności wielu produktów zależy od tego, czy mrozisz je świeże, czy wcześniej przetworzone, albo zamknięte próżniowo. Świeży kurczak albo indyk mogą być przechowywane od 9 do 12 miesięcy. Pusta ryba od 2 do 3 miesięcy, a chuda, na przykład plamiak, od 6 do 8 miesięcy. Nie zaleca się w ogóle mrozić homarów. Niektóre ciasta, na przykład z kremem, nie mrożą się zbyt dobrze, więc zjem je od razu. Upieczona tarta przetrwa do 3 miesięcy, zupy i potrawki od 2 do 6 miesięcy, a resztki z obiadu, takie jak nuggetsy z kurczaka albo pizzę, można trzymać przez miesiąc, ale lepiej po prostu przechować je w lodówce na posiłek następnego dnia. Przenieśmy się na łono natury. Zimno świetnie konserwuje nie tylko żywność. Na pewno słyszałeś o jednej z najsłynniejszych mumii, a właściwie to niezupełnie mumia. Człowieka lodu znaleziono w austriackich Alpach w 1991 roku, po 5000 lat po tym, jak zamarzł. Wydaje mi się, że minął jego termin przydatności. Mówiono też o nim mrożony Fritz. Istnieje wiele teorii na temat tego, jak zakończył życie, a jedna z nich mówi, że zginął w walce. Najprawdopodobniej przed śmiercią także jadł, bo miał pełny żołądek. Naukowcy potrafili nawet powiedzieć, jaki był jego ostatni posiłek i nie było to danie wegetariańskie. Kilka lat temu naukowcy rozmrozili w rosyjskiej wiecznej zmarzlinie szczeniaka sprzed 18 tysięcy lat. Był bardzo dobrze zachowany, co nieczęsto się zdarza. Na pewno był to samiec, ale nie udało się określić, czy psa, czy wilka. Badacze wciąż zbierają dane dotyczące ewolucji współczesnych psów. Nasi dawni przodkowie spotykali na swej drodze nie tylko psy. Musieli także martwić się o lwy jaskiniowe. Dwa małe lwy odnaleziono w 2015 roku w Jakucji. Naukowcy ustalili później, że pochodziły sprzed 25 do 55 tysięcy lat. Wywnioskowali także, że najbliższymi żyjącymi krewnymi lwiątek są dzisiejsze lwy. Swoją nazwę wzięły od malunków na ścianach jaskiń pozostawionych przez ludzi pierwotnych. Prehistoryczną wiewiórkę odnaleziono pod wieczną zmarzliną na Alasce. Podejrzewa się, że może mieć, uwaga, od 1 800 000 do 2,5 miliona lat. Jej krewni żyją w dzisiejszych czasach. Pierwsze wiewiórki pojawiły się około 9 milionów lat temu w Ameryce Północnej. Poszukiwacze złota na terytorium Yukonu znaleźli kilka z nich, a także ich gniazda. Dla naukowców to ważne znaleziska, ponieważ dzięki nim mogli zbadać rośliny i nasiona ukryte w gniazdach oraz byli w stanie przeanalizować, jak inne zwierzęta, np. bizon, mogły przetrwać w niskich temperaturach. Pewien górnik znalazł coś, co wyglądało jak jajko. Ofiarował je kanadyjskiemu Muzeum Przyrody.
Badanie rentgenowskie wykazało, że to świetnie zakonserwowana w pozycji hibernacyjnej wiewiórka, mająca 47 tysięcy lat. W 2003 roku w Yukonie badacze odnaleźli szczątki konia. Okazało się, że miał 700 tysięcy lat, co czyniło to znalezisko najstarszym DNA, jakie kiedykolwiek pozyskano. Wcześniejszy, najstarszy genom pozyskano z niedźwiedzia polarnego, który miał 120 tysięcy lat. Świadczy to o tym, że konie są starsze niż do tej pory myślano, jak i o tym, że w odpowiednich warunkach DNA może przetrwać niesamowicie długo. Jeszcze jeden przykład i przechodzimy do ludzi. Ciele mamuta odnalazł przypadkiem w 2007 roku łowca reniferów na zamarzniętym półwyspie w Rosji. Mamuciątko ma podobno ponad 41 tysięcy lat. Dano mu na imię Liuba i można je zobaczyć w lokalnym muzeum. W ostatnich latach zdarzyło się kilka zimowych megakorków, w których uwięzieni w samochodach ludzie byli bliscy zamarznięcia. W styczniu 2022 roku na autostradzie w Virginii setki kierowców było zmuszonych do spędzenia nocy w samochodzie. W Japonii w grudniu 2020 roku ponad 1000 pojazdów utknęło na autostradzie na 2 dni z powodu burzy śnieżnej. Kilka osób musiało być zabranych do szpitala z powodu wychłodzenia. Jeśli będziesz miał pecha i utkniesz w samochodzie podczas zamieci, mam dla Ciebie kilka porad. Jeżeli możesz, co godzinę odpalaj samochód na 10 minut. Gdy będziesz cały czas trzymał go na biegu, szybko skończy Ci się benzyna. 10 minut powinno wystarczyć, żeby się ogrzać i uchronić silnik przed zamarznięciem. Kiedy silnik pracuje, możesz podładować telefon. Od czasu do czasu otwórz okno, żeby przewietrzyć wnętrze auta. Pozostań w samochodzie, żeby inni mogli Cię odnaleźć. Nieważne, jak jest Ci zimno na zewnątrz, zawsze jest zimniej. Oczywiście najlepiej byłoby, gdybyś wcześniej zatankował do pełna, zaopatrzył się w jedzenie i napoje, tak na wszelki wypadek, i miał naładowany powerbank. Dobrze mieć przy sobie także koc termiczny. Miejmy nadzieję, że nigdy nie będziesz musiał go użyć, ale lepiej mieć jeden w zanadrzu. Przede wszystkim, zanim gdziekolwiek wyjedziesz, sprawdzaj zawsze alerty pogodowe. Czy kiedykolwiek włożyłeś do zamrażarki coś nietypowego? Na przykład zamarzniętą wiewiórkę? Okej, żarty na bok. Niektórzy ludzie używają zamrażarek do przechowywania pieniędzy albo dokumentów. Być może chcą uchronić je przed włamywaczami, wścibskimi gośćmi albo ogniem. Niezły pomysł. Czy stąd wzięło się pojęcie zamrożone aktywa? Wędkarze często trzymają tam przynętę. Lepiej tak niż w lodówce zaraz obok szarlotki mamusi. Inni, nieco bardziej kreatywni ludzie przechowują w niej ubrania, aby uchronić je przed molami i wszami. Wierzą też, że jest to alternatywa dla prania. Teoretycznie ma to sens, tak jakby. Ale przeciętne zamrażarki w naszych domach nie osiągają tak niskich temperatur, które mogłyby zabić bakterie. Aby było to możliwe, w zamrażarce musiałoby być minus 62 stopnie Celsjusza. Poza tym, czy zjadłbyś kiełbasę, która leżała obok Twoich brudnych skarpet? Niekoniecznie.